Czas na studio prasowe. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w zastępstwie Adriana Stankowskiego, który w Sulejowie jest na zjeździe klubów Gazety Polskiej, więc ja 1 września dla Państwa studio prasowe poprowadzę. Razem z nami są na łączach Cezary Kresztopa, redaktor naczelny portalu Tysol, Robert Bagiński, tematy polityczne.pl. Dzień dobry. Miłosz Lodowski, publicysta, dziennikarz. Dzień dobry. I Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy. Panie redaktorze, panowie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. 1 września, to zacznijmy od tego, jak wyglądały poranne obchody 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Na początek prezydent Andrzej Duda z Wielunia. Ale wybaczenie i uznanie winy to jedno, a zadośćuczynienie za szkody to drugie. I ta sprawa cały czas jeszcze nie jest załatwiona. I nigdy nie była załatwiona. Od tych 85 lat, czy 80, licząc cały okres II wojny światowej, nie jest załatwiona. I wierzę w to głęboko, że będzie załatwiona. Bo nikt nigdy nie zrzekł się oczekiwania wobec tego, że jeżeli ktoś po prostu przyszedł i coś nam zniszczył, to powinien nam to oddać takie samo albo za to zapłacić. Tak jak jest zupełnie naturalne, jeżeli ktoś komuś wyrządzi szkodę, to musi ponieść tego oczywiste konsekwencje także w postaci przywrócenia do stanu poprzedniego albo wypłaty takiej kwoty, która to umożliwi. Te straty są szacowane na ponad 6 bilionów 200 miliardów złotych. Na ponad 1,5 biliona euro. I jeżeli ktoś myśli, że to są w większości straty dosłownie materialne w postaci zniszczonych budynków, zniszczonych aktywów, to się myli. W większości ta kwota to strata dorobku, który dla Rzeczypospolitej dałoby te ponad 5 milionów ludzi zamordowanych. Co ci ludzie jeszcze wypracowaliby w swoim życiu, gdyby żyli, gdyby wciąż byli żywymi, aktywnymi obywatelami Rzeczypospolitej. Tak, o reparacjach, o tym, że rachunki za II wojnę światową nie są zamknięte, mówił w Wieluniu prezydent Andrzej Duda. Jest jeszcze szansa na reparacje, żeby ten temat rocznicowo 1 września wprowadzić, redaktor Paweł Lisiecki. Znaczy, no, ja muszę powiedzieć, że zresztą nie jest to nic zaskakującego, że jeśli chodzi, że tak powiem, o możliwości odzyskania czy uzyskania tych reparacji, jestem dosyć sceptycznie nastawiony z bardzo prostego powodu, że nie istnieje żaden sądowy, że tak powiem, ponadpaństwowy tryb dochodzenia swego. Ja uważam, że kwestia nacisków czy presji politycznej to jest rzecz, którą słusznie próbowano wykorzystać, natomiast no, nie należy się łudzić, że przy pomocy takich, nazwijmy to, wystąpień uda się te pieniądze dostać. No, zresztą nie jest przypadkiem, że PiS, który tę sprawę jako pierwszy podniósł i zrobił z tego ważny punkt, nazwijmy to polityczny, przynajmniej w ciągu ostatnich kilku lat, też nie osiągnął żadnej formy porozumienia, ponieważ, że tak powiem, jak mówię, ze względu na te wszystkie sprawy wydaje mi się to mało prawdopodobne. Ja zresztą w ogóle uważam, że może lepszą formułą, ale to jest moja prywatna opinia, niż używanie, że tak powiem, środków państwowych, byłoby powołanie fundacji, czy byłoby powołanie stowarzyszenia, które wyłącznie tym by się zajmowało, wyliczałoby te koszty i używałoby tego, albo dostarczałoby pewnego rodzaju elementu czy instrumentu dla państwa, żeby wywierać potem nacisk na Niemców. Wydaje mi się, że to byłaby lepsza droga i skuteczniejsza, żeby cokolwiek ugrać. No ale wybraliśmy inną drogę, wybraliśmy drogę, nazwijmy to, oficjalnych oświadczeń i deklaracji, tak jak to było zgłoszone od paru miesięcy, czy wcześniej, parę lat temu. No i w zasadzie nic się w tej sprawie nie zmieniło, a tym bardziej nic nie zmieni się obecnie, ponieważ już nie ma tego zaplecza politycznego, które te oświadczenia prezydenta miały w postaci rządu PiS-u, bo rząd Platformy, mam wrażenie, że tak powiem, nie tylko nie chce używać tego środka nacisku, ale praktycznie z reparacji takkolwiek rozumianych i tak zrezygnował, więc no
Nie pozostają nam pewnego rodzaju deklaracje słuszne, ale nie bardzo widzę, jak one miałyby zostać zrealizowane, szczególnie w takim układzie politycznym, w jakim obecnie jesteśmy. Trochę pozostając w takim klimacie weselnym, sierpień, miesiąc wesel, więc i ślubów, myślę na drugą nóżkę, już miałem w zanadrzu, ale może teraz tą drugą nóżkę zaprezentuję, czyli premier Donald Tusk, który był z kolei na Westerplatte i tam też temat tego, jakie wnioski na dziś wyciągnąć z tragedii II wojny światowej się pojawiły, ale rzeczywiście, jak mówił redaktor Lisicki, o reparacjach w tym przemówieniu, niedługim zresztą, nie było ani słowa, ale takie wysnuł wobec Niemców również zobowiązanie za straty poniesione przez Polskę w II wojnie światowej premier polskiego rządu. Posłuchajmy. Nie wystarczy mówić o pojednaniu. Nie wystarczy schylić głowy w poczuciu winy ze strony tych, którzy na Polskę napadli i rozpętali II wojnę światową. Dzisiaj najważniejszym świadectwem zrozumienia tej lekcji jest pełne poświęcenie dla obrony, dla gotowości organizowania całego świata Zachodu, Europy, NATO do obrony przeciwko agresji, której jesteśmy świadkami dzisiaj na polach bitew Ukrainy. Tu nie mam, tu nie było na Westerplatte mowy o reparacjach, nie było mowy o zadośćuczynieniu polskiemu państwu, polskiemu narodowi, polskiemu społeczeństwu, ale właśnie było to, że może to, no, tak bym to rozumiał, że formą reparacji od Niemiec będzie poświęcenie materialne, polityczne, militarne na rzecz Ukrainy. Cezary Krzysztofa, jedna, druga wypowiedź, to co mówił redaktor Lisicki, że ta droga oficjalna, którą wybrał rząd Prawa i Sprawiedliwości, kontynuuje prezydent Andrzej Duda, droga po reparację formalna może być trudna, czy zgoła niemożliwa do realizacji. Oczywiście, że tak. To nie, nikt tam zresztą nie da takiej pewności, że kiedykolwiek uda się cokolwiek z tych reparacji uzyskać. Natomiast nie zdejmuje to też obowiązku podejmowania narzędzia polityki zagranicznej, które jest dla nas bardzo istotne. A to do jakiego stopnia istotne, to świadczy choćby o obecność Donalda Tuska w Warszawie, ponieważ odnoszę wrażenie, że Donald Tusk był strasznie potrzebny Niemcom w Warszawie, również dlatego, żeby z kwestii reparacji zdjąć z agendy, bo bardzo Niemców ta kwestia reparacji uwierała. Ja, szczerze mówiąc, nie słuchałem całego przemówienia Donalda Tuska. Jestem jakoś dziwnie przekonany, że mogło tam nie paść słowo Niemcy w ogóle. A ja słuchałem całe, co prawda nie mam transkrypcji, więc ręki sobie uciąć nie dam, ale też słuchając jeden raptem raz, ale w całości słowa Niemcy, czy niemiecka, albo niemiecki, nie odnotowałem. Jeszcze bym coś dodał, jeżeli pan redaktor by pozwolił. Tam za mną stoi, nie wiem, pewnie nie widać, ale stoi kilka tomów tego raportu na temat strat wojennych Polski i to, że prezydent Andrzej Duda o tym wspominał i tak mocno to podkreślał, to jest oczywiście bardzo dobrze, ale mnie się wydaje, że również w tym kontekście niepotrzebne jest wspominanie o wybaczeniu. Bo po pierwsze, jakie my mamy prawo wybaczać w imieniu tamtych ofiar? Po drugie, nie mamy do tego żadnych podstaw, biorąc pod uwagę obecną postawę Niemiec, która jest wobec Polski w inny sposób oczywiście w 1939 roku, ale nadal agresywna, kłamliwa. Niemcy całą siłą swojego państwa usiłują zakłamać prawdę o II wojnie światowej i swoich winach, usiłują utytłać Polskę we własne winy II wojny światowej, ale przede wszystkim nie jest w naszym interesie, ponieważ Niemcy, no właściwie mamy niewiele dźwigni, którym tych dźwigni trochę przybywa na szczęście, no bo powiedzmy Polska ciągle jeszcze rosnąc gospodarczo, mając dosyć związaną z niemiecką gospodarkę, ma wiele dźwigni, których mogłaby używać w polityce z Niemcami, ale jedną z najistotniejszych, a być może najistotniejszą dźwignią w polityce zagranicznej w tym odcinku jest kwestia winy niemieckiej. I wydaje mi się, że w naszym interesie nie jest skracanie tej dźwigni i nie jest zmniejszanie nacisku na Niemcy w tym zakresie. Wydaje się, że inaczej rocznicowo przynajmniej myśli marszałek Szymon Hołownia, który co prawda nie występował na żadnych oficjalnych uroczystościach, ale napisał na platformie X.
swój przekaz. Zaraz Państwo mogą go zobaczyć, ale zanim marszałek Hołownia, to pan redaktor Bagiński. Rzeczywiście, jak to jest z tymi rocznicowymi obchodami? Te mowy mają znaczenie polityczne, czy na pewno coś komunikują, ale na ile mogą być takim realnym narzędziem forsowania polskiej polityki, w tym wypadku polityki i historycznej w ogóle, ale także polityki wobec naszego zachodniego sąsiada? Oczywiście, że one mają znaczenie, dlatego że potrzebne jest nieustanne przypominanie, bo widzimy doskonale, że w dzisiejszym świecie szybkich mediów wiele oczywistych prawd i faktów po prostu gdzieś ginie. To, co mówił prezydent Andrzej Duda, no, to przecież bardzo oczywiste rzeczy. Tu za świętym Augustynem z Hipony no, nie ma rozgrzeszenia bez zadośćuczynienia, prawda? Natomiast niektórzy chcieliby pójść tutaj na łatwiznę i chcieliby cały ten problem rozwiązać inaczej, dlatego że no, dla Niemców Polska jest lustrem, lustrem, w którym widzą swoją historię, swoje bezeceństwa. Widzą bezeceństwa, które były wykonywane przez ich dziadków, często już ojców. I oni najchętniej by to lustro całkowicie zbili. Oni nie chcą, żeby ono stało w salonie politycznym Europy. Więc oczywiście tego typu wystąpienia są bardzo ważne. Co do Donalda Tuska, no ja nie wiem, w jakiej roli on tam występował, czy rzeczywiście jako premier rządu, czy nie wiem, ambasador Niemiec, bo z nim jest trochę jak z tym paradoksem kłamcy, tak? Wszystko, co teraz powiem, jest kłamstwem. I tak naprawdę nie wiemy, czy teraz to, co on mówi, to jest kłamstwo, czy to jest prawda. Bez wątpienia trzeba o tym mówić, bo jeżeli mówimy o ofiarach II wojny światowej, to przecież nie są tylko, mówił o tym prezydent, ale to nie są też tylko ofiary ludzkie, które jeszcze żyją, nie są też ludzie, którzy żyją, którym trzeba wynagrodzić, ale to są również ich dzieci. Mam wrażenie, że w całej dyskusji o II wojnie światowej i naprawie tego wszystkiego, co się wydarzyło, ten wątek nam ucieka. Dzieci, które przeżywały II wojnę światową razem ze swoimi rodzicami, a nawet dzieci, które narodziły się już po wojnie, bo przecież to jest też istotne. To jest o tyle istotne, że teraz, no, co prawda, Niemcy reparacji żadnych wypłacać się nie chcą, twierdzą, że temat jest zamknięty, ale być może jakieś zadośćuczynienie wypłacą. Polski MSZ kilka dni temu wyliczył, że zdaniem strony polskiej żyje jeszcze 60 tysięcy osób, które bezpośrednio doświadczyły represji niemieckiej III Rzeszy w trakcie II wojny światowej. Niemcy tą liczbę szacują na 3 tysiące i może te liczby w pewnym momencie się spotkają, o ile jeszcze Niemcy trochę będą zwlekać i trochę jeszcze podchodzić kunktatorsko. Ale właśnie ja mówię o Niemczech, ale może ja jestem politycznie niepoprawny. Marszałek Szymon Hołownia takimi słowy odniósł się do rocznicy wybuchu II wojny światowej. Posłuchajmy, Platforma X, Szymon Hołownia, konto oficjalne. Dzisiaj oddaliśmy cześć tym wszystkim, którzy polegli na Westerplatte, wszystkim tym, którzy więzieni byli później w obozach jenieckich, obozach zakłady. Jako przedstawiciel parlamentu wybranego przez społeczeństwo chcę, byśmy pamiętali w tym dniu również o ludności cywilnej, o Polakach i Polkach, którzy budzili się 85 lat temu ze łzami w oczach, ze smutkiem, ze słowami. A jednak i w tym tonie dalej ten tekst jeszcze ma dwa albo trzy akapity. Nie będę całego Państwu przytaczał, ale tu akurat mamy sola scriptura. Mamy wszystko na piśmie. Słowa Niemcy, niemiecki nie padają. Druga wojna światowa to łzy Polaków, które są wylewane na słowo a jednak, Miłosz Lodowski. No ja postaram się, konkludując ten temat, dokonać pewnej syntezy pomiędzy tym, co wszyscy panowie do tej pory mówili. Mija 80 lat, od kiedy każdy na świecie już ma szansę się dowiedzieć, że Polacy tolerują to, że ich się morduje, łupi, grabi i po prostu nic się z tym nie robi. Po prostu. To jest pierwsza konkluzja. Druga konkluzja jest taka, gdzie jest nasz Simon Wiesenthal? Bo przykłady są, można z tego skorzystać, kto nim chce się stać. To nie jest tak, że formuje się dokumenty, buduje się dokumenty, ale Niemcy stoją i są fundowane na firmach głównie rodzinnych, które mają wielusetletnią często tradycję, czego nie uświadczy się w Polsce właśnie przez II wojnę światową, chciałbym przypomnieć. I w związku z tym większość z tych firm, wielkie koncerny również niemieckie, korzystały na pracy niewolniczej Polaków,
i nie tylko na niewolniczej, bo także na po prostu pospolitym Polaków mordowaniu, łupieniu i gromadzeniu majątków właśnie polskich i przewożeniu do Niemiec. W związku z tym dochodzenie takich spraw jest sprawą najzupełniej normalną. Nie tylko i wyłącznie skupianiu się na odszkodowaniu, ale budowaniu pewnego rodzaju lobby wpływu, które po prostu zacznie pozywać tego typu organizacje biznesowe. I trzecia sprawa, chciałem powiedzieć, że według mnie pan Donald Tusk już zaczął, że tak powiem, sprawę reparacji, tak przewrotnie powiem, bo wygląda na to, że, drodzy państwo, nasz deficyt budżetowy, który jest planowany, to jest 1/16 mniej więcej roszczeń, o których mówił pan prezydent. Więc skoro sobie pozwalamy na to, żeby robić takie deficyty, to widać, ktoś przewiduje, że ktoś nam te deficyty zapłaci. Bo chyba nie będzie tak, że znowu Polacy będą tego typu sprawy przenosić. A może tak będzie. I znowu świat nauczymy tego, że jesteśmy po prostu tępymi frajerami, którzy przez 80 lat nie nauczyli się, że pieniądz i sprawy mordowania naszych współbraci, a często członków rodzin, to nie jest coś, nad czym można przeskoczyć i tolerować tego typu zachowania w przestrzeni publicznej, że nasi przedstawiciele publiczni po prostu zamiast bronić naszych interesów, bronią interesów naszych sąsiadów. Czy można? Ja mam... Oczywiście, to redaktor Liciński będzie puentował, a potem przejdziemy do tematów już nie rośnicowych, ale całkiem bieżących, redaktorze. Mam trzy uwagi, bo pierwsza dotyczy tego, co mówił Miłosz Lodowski, jednak nie 80 lat. Przypomnę, że w Polsce był okres komunizmu i PRL-u. No trudno, PRL jako żywo, jego władze nie było reprezentantami Polski. Nie zgodzę się z tobą, część Polaków została za granicą i ci Polacy komando śmierci, które po prostu polowało chociażby na nazistów, a Żydzi to zrobili. Paweł, mimo nie, to zrobili dlatego, bo mieli wsparcie państwa Izrael. No my nie mieliśmy wsparcia państwa polskiego. Panowie, bo jak mówicie jeden, drugi, to nie słychać się... Teraz Paweł Lisicki, Miłosz Lodowski, za chwilę. Ja jednak uważam, że nie możemy stawiać takich, że tak mocno oskarżać i polskiego narodu i społeczeństwa, że przez 80 lat żeśmy na wszystko sobie pozwolili, biorąc pod uwagę, że znaczącą część tego czasu spędziliśmy w niewoli, podporządkowani Sowietom. To jest moja uwaga, moim zdaniem całkiem porównywanie tego do prowadzenia polityki izraelskiej czy żydowskiej, mającej wsparcie niezależnego państwa narodowego, jest moim zdaniem zrobione, bo PRL, jak wiemy dobrze, było państwem satelickim, całkowicie podporządkowanym wpływom sowieckim. To jest moja pierwsza uwaga. Druga uwaga dotycząca tego, nazwijmy to, lewara, którym Polska się może posłużyć. To jest ogólnie słuszna rzecz, tylko ja chciałem zauważyć pewne zjawisko, o którym już mówiłem i które możemy zaobserwować w Niemczech. Duże fundacje niemieckie, również związane z tymi wielkimi firmami czy koncernami, które w dużym stopniu odpowiadały za przebieg wojny, jak Thyssena Krupa na przykład, albo Henkla i tak dalej, zaczynają inwestować w coraz większym stopniu w tę formę świadomości niemieckiej, która polega na tym, że obciąża się Polaków uczestnictwem w Holokauście. To jest drugi proces, bardzo dla Polski niebezpieczny, a rzecz nowa, przeciwko której nie reagujemy. No i rzecz ostatnia, która jednak wydaje mi się też warta podkreślenia, i to jest forma mojego sprzeciwu wobec tego, co mówił tutaj Donald Tusk, bo on próbuje przewekslować, jakby to powiedzieć, relacje polsko-niemieckie na relacje ogólnoeuropejskie i stworzyć w tej chwili taką sytuację, że jedyną formą odpowiedzialności Niemiec za to, co zrobiły Polsce, jest zaangażowanie się na Ukrainie. A ja te dwie rzeczy kategorycznie odróżniam i rozdzielam. Uważam, że to jest postępowanie sprzeczne z polskim interesem narodowym, to co robi pan Tusk. To nie jest prawda. To znaczy Niemcy mogą się angażować na Ukrainie i bardzo dobrze. I my możemy to wspierać i tego się domagać, ale to jest zupełnie inna kategoria niż kategoria odpowiedzialności za to, co wyrządzili Polsce podczas II wojny światowej. Jeśli ktoś to myli, jeśli próbuje sprzedawać, że tak powiem, nasze interesy na Ukrainie, postępuje wbrew polskiemu interesowi narodowemu, co oczywiście w przypadku Donalda Tuska nie zaskakuje. Ale warto tę rzecz dostrzec i warto temu się przeciwstawić. Panowie, czas biegnie, już się o II wojnie światowej, o tym, jak ona wpływa na dzień dzisiejszy, na współczesność, ale także jak wpływa na przyszłość, to możemy nie jeden program poświęcić, ale tematów politycznych jest dużo. No, nie może zabraknąć tematu, którym żyliśmy od kilku tygodni, a w tym tygodniu, który upływa, mamy już jasną decyzję. PKW odbiera większość zwrotu za kampanię wyborczą, istotną część, i bardzo możliwe, to jest prawie, że pewne, odbierze całą subwencję dla Prawa i Sprawiedliwości. Robert Bagiński, jakiego
Na ile to jest, bo Donald Tusk już przywołany mówił, w przeszłości były takie decyzje, no i teraz też musiała być taka decyzja, jakby była taka narracja, po pierwsze PiS sam sobie zawinił, a po drugie nic nadzwyczajnego się nie stało. Tutaj PSL często podkreśla, my też straciliśmy swoją subwencję, zresztą co ciekawe, za rządów Platformy wtedy PKW taką decyzję podjęło i przeżyliśmy, więc i PiS sobie poradzi. Tak będzie, to jest, no, będą mieli mniej pieniędzy, ale to przecież nie jest żadne zachwianie sytuacji czy systemu demokratycznego w Polsce. Doskonale wiemy, zresztą rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, że sprawa była szyta grubymi nićmi od samego początku, prawda? I dzisiaj nie mamy wątpliwości, że decyzja PKW została podjęta, że PKW nie kierowała się przepisami prawa, ale politycznym zamówieniem. Po pierwsze, sprawozdanie finansowe PiS-u zostało złożone w terminie. Po drugie, uzyskało pozytywną opinię biegłego rewidenta. W związku z powyższym nie było żadnych powodów do tego, żeby po pierwsze przesuwać terminy, a po drugie, żeby oceniać to sprawozdanie według argumentów pozaustawowych, czyli nie wynikających wprost z kodeksu wyborczego. Mnie bardzo teraz niepokoi również to, co się dzieje już po samym orzeczeniu, dlatego że mamy sytuację, że PiS jest w gorszej sytuacji niż ten anegdotyczny, chociaż właściwie faktyczny młynarz San Suu Kyi, który kiedy król Polski chciał go wywłaszczyć, powiedział, że są jeszcze sądy w Berlinie. My oczywiście wolelibyśmy uniknąć tych sądów w Berlinie z wiadomych powodów. Niemniej jednak, kiedy już dziś wiadomo, że decyzja Sądu Najwyższego będzie kwestionowana, no to budzi niepokój. I jeszcze jedna rzecz. Pan redaktor wczoraj albo przedwczoraj przeprowadził świetną rozmowę z profesorem Janem Majchrowskim. Wczoraj na antenie naszej telewizji. Tak, on tam poruszył wątek z 2007 roku, kiedy to również sprawozdanie finansowe PiS-u nie zostało przyjęte i konsekwencją tego były, jak dzisiaj już wiemy, być może konsekwencją właśnie tego były przyspieszone wybory parlamentarne. Więc ciekawe, jak się potoczą polityczne wydarzenia w Polsce teraz, po tym jak PiS-owi odebrano pieniądze, odcięto właściwie od finansowania. O tym mówił Robert Bagiński. Przepraszam, w piątek była ta rozmowa, ale jest do znalezienia z profesorem Janem Majchrowskim, prawnikiem, na chociażby naszym kanale YouTube Telewizji Republika. Na stronie Tematy Polityczne. Tak jest. Cezary Krzysztopa, panie redaktorze, a na ile jest tak, że teraz ruszyła zbiórka i widać, że ta zbiórka, że widać, że Platforma przynajmniej stara się na każdym możliwym momencie utrudniać PiS-owi życie, nawet jak PiS uruchomił zbiórkę darowizn, dobrowolnych darowizn na rzecz partii, no to widać, że to też jest taki element, który nie jest tak, że Platforma mówi, no zabraliśmy im subwencje, ale niech sobie radzą, niech zbierają, może mają wiernych zwolenników. Nie, tutaj też nieoficjalnie Platforma, ale jej zwolennicy uznali, że trzeba PiS-owi życie utrudnić. Na ile taka zbiórka może być po pierwsze skuteczna, a po drugie na ile ta sytuacja może cementować, spajać, czy zgoła zwiększać elektorat Prawa i Sprawiedliwości? No, chciałoby się powiedzieć, że Donald Tusk oszalał, bo myślę, że to jest, można to uznać, że praktycznie decyzja Donalda Tuska, która została tam jakoś przetransferowana i wypowiedziana przez PKW. Natomiast obawiam się, że, bo to zakładałoby jednak, gdzieś istnieje jakieś racjonalności, może poza Donaldem Tuskiem, ale jednak. Ale wydaje mi się, że jest to dosyć racjonalna decyzja, jedna z szeregu decyzji, która demontuje system państwowy. A to ciekawe, były takie analizy, które mówiły, że przeszarżowali, że się nie spodziewali takiej reakcji. Że... A to tak, to jest oddzielna sprawa, bo myślę, że ten wyskok Donalda Tuska z kwestią aborcji, jakkolwiek... Bo tego też tematu przejdziemy, żeby była jasność, osobno go omówimy, bo to jest bardzo ważny temat. To prawdopodobnie miał miejsce właśnie dlatego, że środowisko obecnie rządzące koalicji 13 grudnia chyba się przestraszyło konsekwencji tego, co zrobiło. To oczywiście ja myślę, że to nie tylko to, bo myślę, że to też odwraca uwagę od bardzo ważnej kwestii, którą Miłosz Wodowski poruszał, czyli kwestii deficytu. To jest koszmar jakiś. To po prostu się w historii, nie wiem, czy zadziało. Nie wiem, Zagierka chyba nawet tak nie było, nie?
to trzeba na to zwracać uwagę. Natomiast ja bym powiedział jeszcze jedną rzecz. Ja przepraszam, nie jestem prawnikiem, tylko zwrócę uwagę na to, bo może ktoś mądrzejszy ode mnie będzie w stanie tą kwestię wyjaśnić, ale ja nie jestem w stanie znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej, może ktoś jest lepszy w tym zakresie, teraz jeszcze sobie sprawdziłem na szybko, jakiegoś komunikatu w tej sprawie, nie? To jak nie wiem, no to dla mnie to trochę wygląda tak, jakby ktoś umywał od tego ręce, że jest taka medialny fakt, że PKW odebrało, ale tak na wszelki wypadek nie zostawiamy potem śladów. Więc nie wiem, do czego to zmierza, ale myślę, że jest to jakiś sygnał do tego, żeby zastanowić się i poskrobać w głowę, czy zmierza rzeczywiście do tego, na co z pozoru wygląda. Mówił Robert Bagiński, że to jest sytuacja to grubymi nićmi szyta, że tu widać, że można się domyślać, można zobaczyć naciski, różne sugestie i to samego premiera i wielu, wielu polityków koalicji rządzącej, że odebrać subwencje trzeba. Jak to zareagują Polacy? Uznają, że słusznie się PiS-owi należało, czy jednak to, że premier wychodzi i mówi, dosłaliśmy, co prawda po terminie, ale dosłaliśmy takie dokumenty, że PKW musi to sprawozdanie odrzucić, czy to jednak będzie widoczne dla istotnej części elektoratu? Czy wiemy, że silni razem poprą Platformę, twardy elektorat PiS-u będzie przy Prawie i Sprawiedliwości, no ale w polskiej polityce rzecz idzie o te kilka procent, które potrafi być pomiędzy. Czasami zagłosować na Pawła Kukiza, czasami zagłosować na PiS, czasami na trzecią drogę, a potem może wrócić do partii prawicowych. Jak ten kluczowy segment wyborców zareaguje na sytuację z PKW? Pytanie do pana Miłosza Lodowskiego. No, ja sobie pozwolę podzielić moją odpowiedź na dwie części. Pierwsza część to, że taki kryzys potrafi być gigantyczną szansą, ale musi być przygotowany. Rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość jest przygotowane, bo wszystko ku temu zmierzało i rozumny człowiek wiedział co najmniej od trzech, żeby nie powiedzieć od czterech miesięcy, że to się tak skończy. Powiedziałbym, że to może być karkołomna teza albo bardzo łańska szarża. No ale załóżmy, że Prawo i Sprawiedliwość się przygotowało do tego. No to jeśli się nie przygotowało, to znaczy, że jest jakiś problem z mentalem i z tym, żeby zaakceptować to, co się dookoła dzieje i wyciągać w związku z tym wnioski i być ofensywnym w tym działaniu, bo no, drodzy Państwo, to jest sytuacja taka, że według mnie to jest szansa na zbudowanie kuli śnieżnej, tego zbudzonego raz rok temu elektoratu i takiego, który nawet wygrywa te wybory mimo Prawa i Sprawiedliwości, bo jak widać wyniki do samorządów, a potem europejskie, to one odbywały się praktycznie bez żadnej kampanii. Więc to jest element, powiedziałbym, strategiczny. Jeśli fundraising i działania fundraisingowe będą potraktowane strategicznie, to mamy szansę na powstanie w Polsce pierwszej partii XXI wieku. To znaczy najnowocześniejszej partii w Polsce. I tak to powinno zostać potraktowane i być może nawet mogłoby doprowadzić do zbudowania w Polsce odpowiednika Partii Republikańskiej w Stanach Zjednoczonych, czyli takiej, która w łączności ze swoimi wyborcami zaczyna budować sektorowo pewne działania, zaczyna budować pewne kompetencje bardzo obniżone, czyli zbliżone do swoich wyborców, jest w stałej łączności ze swoimi wyborcami, jest tak naprawdę emanacją tychże wyborców, bo tak naprawdę płacenie na partię polityczną w tej sytuacji jest odpowiednikiem amerykańskiego zapisywania się na wybory i też partycypacji finansowej. Więc to jest, powiedziałbym, z punktu widzenia pragmatyki marketingowej coś, co mogłoby być złotym jajem i mam nadzieję, mogłoby że... Mogłoby być, ale to od razu pytanie do Pawła Lisickiego, bo ja mam taką obawę osobistą, czy to nie jest, że wizja Miłosza jest bardzo ciekawa, taka budująca, ale to nie jest science fiction w polskich realiach politycznych, przy polskim systemie politycznym, przy przyzwyczajeniu polskiego społeczeństwa do tego, jak są finansowane partie przez ostatnie, no już 20 lat, bo ustawa Ludwika Dorna już chyba 20 lat będzie miała. Ale to tylko skończ szybko, redaktor Miłosz Lodowski szybko kończy, a potem redaktor Paweł Lisicki. Chciałem powiedzieć tylko tyle, że drodzy Państwo, jeśli to się nie wydarzy, to po prostu Prawo i Sprawiedliwość nie powinno być na scenie politycznej, bo po prostu na nią się nie nadaje, skoro nie jest w stanie odpowiedzieć na tego typu wyzwania i nie jest w stanie wykorzystywać szans, które daje im los. Bo to jest tak, że jak powiedziałem, każdy kryzys jest szansą. Tylko nie wiemy, na ile polskie społeczeństwo, na ile polska prawica, na ile polscy obywatele są gotowi na taki ruch, na takie też poświęcenie, bo nawet 20, 30, 50 zł miesięcznie
to w warunkach, no, nie jest to jakiś wielki pieniądz, ale to zawsze jest pewne poświęcenie i czy polskie społeczeństwo jest na to gotowe, zwłaszcza polska prawica, Paweł Lisicki. Łukaszu, jeszcze dosłownie drobinka. Jest ostatnia chwila na to, żeby polskie społeczeństwo prawicowe, czy centroprawicowe, czy konserwatywne, do tego typu aktywności wykształcić, bo przyzwyczaili się, że dostają wszystko za darmo, że wszystko jest dostarczane za darmo, a działalność patriotyczna też jest za darmo. Nie. Po prostu trzeba bronić to także swoimi pieniędzmi i je wykorzystywać na rzecz ojczyzny. Tyle. To już ostatnia dopowiedź, redaktor Paweł Lisicki. Nie, no ja bardzo cenię ten radykalizm Miłosza Lodowskiego, no ale jednak sprowadzając rzecz do spraw, na które możemy obserwować od lat i do naszego doświadczenia, w tego typu, że tak powiem, przedsięwzięcie i stworzenie całkiem na nowo takiej partii jak PiS w oparciu o zaangażowanie zwykłych ludzi nie wierzę. Po prostu nie wierzę i nic na to nie poradzę, że wszystkie znane mi analizy też niczego takiego nie potwierdzają, że nagle tutaj z tej skorupy jakaś wybuchnie lawa, stworzy się całkiem nowa formacja, ludzie się zaangażują, będą nasi przedstawiciele. Nie no, brzmi naprawdę wspaniale, ale jesteśmy daleko od tego. W rzeczywistości, jak popatrzymy na to, na ile PiS jest przygotowany, no mamy ale też nie, to tutaj przerwę, bo jednak przerwę trochę broniąc redaktora Miłosza Lodowskiego, że jednak no, jest pewne poruszenie, jest pewna energia społeczna. Ale jest jednorazowe i słuszne poruszenie i bardzo dobrze, że jest. I to jest ta forma solidarności, która pokazuje ludziom, że czy sprawia, skąd ona się bierze. Bierze się stąd, że nikt chyba nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z gangsterką. To, co robi po prostu PKW, a ściślej mówiąc większość, bo to przecież nie cała PKW, tam jest 5 do 4, tak? Tak wygląda ten układ, jeśli chodzi o głosowanie. To jest forma w biały dzień skoku na partię opozycyjną, odebranie jej pieniędzy i próba jej zagłodzenia albo wyduszenia, no bo do tego to się sprowadza i myślę, że trzeba być kompletnie ślepym, żeby tego nie widzieć. I to sprawia, że ludzie są tym poruszeni, angażują się i bardzo dobrze. No jednak na tego typu poruszeniu i zaangażowaniu trudno mi zbudować wieloletnią strategię, szczególnie dla partii politycznej przy takim systemie, jaki obecnie mamy. No po co Platforma to zrobiła? Po to, żeby właśnie, tak jak powiedziałem, wymusić, żeby to powiedzieć, osłabić PiS na tyle, żeby w nadchodzącej kampanii prezydenckiej nie miał wystarczająco funduszy, żeby ją wygrać. No na tym to polega. I podobnie to samo dotyczy następnych potencjalnych kampanii politycznych, bo bez pieniędzy nie da się we współczesnej demokracji wygrywać wyborów. No też to jest skądinąd oczywista prawda. Natomiast może taka uwaga dotycząca tego, co się dalej zdarzy, bo to jest moim zdaniem bardzo ciekawa historia. Wcale moim zdaniem nie taka, nie trudno to przewidzieć, bo tak, PiS na pewno zaskarży tę decyzję PKW do Sądu Najwyższego, prawda? Przy tym problem polega na tym, że Izba Sądu Najwyższego, Izba Spraw Publicznych, która tę sprawę będzie z definicji rozpatrywać, nie jest uznawana przez Platformę za Izbę Sądu Najwyższego. Czyli mamy, nie mieli taką sytuację, że Sąd Najwyższy. Bo czasami jest, czasami nie jest. No czasami jest, jak trzeba było uznać ważność wyborów, to była. Rysa Tkanisz, Roman Giertych nie uznają, ale wypowiedź na przykład pana ministra Bodnara czy pana ministra Grabca wskazują, że to jest jakieś niuansowanie i chyba wyjdzie na to, że jak Izba odrzuci wniosek PiS-u, to będzie legalna, a jak się przychyli do wniosku PiS-u, to będzie nielegalna. Chyba no to taka jest logika prawna. Zakładam wariant, że odrzuci. Przychyli się do skargi PiS-u. Przyjmie protest PiS-u, to rząd uzna, że to jest decyzja nieważna. Przypomnę, że minister finansów już zapowiedział, że on żadnych pieniędzy z budżetu PiS-owi nie wypłaci, nie czekając na żadną decyzję Sądu Najwyższego, prawda? Czyli rozumiem, że w tej chwili minister finansów sam ogłasza, jaka instytucja sądowa go, że tak powiem, do czego zobowiązuje, jaki jest posłuszny. No więc tak się zapewne stanie. No i co będzie dalej, prawda? Nawet jeśli wtedy na przykład można sobie wyobrazić jakąś dalszą eskalację prawną, bo jeśli będzie tak, że będziemy mieli do czynienia z tym, że rząd nie uznaje Sądu Najwyższego i nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego, bo z tym mam już obecnie do czynienia, no to czy na przykład prezydent Andrzej Duda zdecyduje się na krok, który moim zdaniem będzie legalnie ważny, rozwiązania tego Sejmu. Otóż ze względu na niezatwierdzenia ustawy budżetowej, co moim zdaniem ma jak najbardziej podstawy prawne. No i teraz co się stanie dalej? Załóżmy, mówię teraz, to jest hipoteza. Prezydent Andrzej Duda rozwiązuje Sejm i ogłasza wcześniejsze wybory, ale Sejm w swojej platformerskiej części ogłasza, że wcale nie jest rozwiązany. I co będziemy mieli, z czym będziemy mieli wtedy do czynienia?
czy będziemy mieli do czynienia z wyborami, na które pójdzie tylko PiS, a Platforma je zbojkotuje, twierdząc, że dalej rządzi. No, znaczy, pokazuje nie tylko absurdalność, ale pokazuje coraz większe niebezpieczeństwo dla państwa, bo to zmierza niestety w stronę czegoś, co można by nazwać wręcz przygotowaniem do wojny domowej. No bo jeśli jest tak, że dwie główne siły polityczne, a z tym mamy do czynienia w Polsce, nie są w stanie znaleźć żadnego wspólnego porozumienia dotyczącego pewnego trybu działania, to co rozstrzyga? No musi rozstrzygnąć w pewnym momencie siła, no bo nie ma innego rozwiązania. I to jest to, do czego doprowadził nas obecnie rząd Tuska. Stawia Polskę na skraju wojny domowej. Ja wiem, że to brzmi mocno, ale nie każdy zastanowi się nad potencjalnymi reperkusjami i scenariuszem. Niestety w tę stronę to zmierza. Widziałem głosy ad vocem i pana Roberta, i Cezarego, i pana retora Miłosza. To zanim te głosy ad vocem, bo tutaj jest zarzut wobec rządu Tuska, to rząd Tuska postanowił, że pójdzie do czego? Do spowiedzi, albo odwrotnie, że przeprowadzi spowiedź powszechną. Zresztą zobaczmy, wczorajsza deklaracja premiera Donalda Tuska wzbudziła pewną konsternację. Ostatni dzień sierpnia Donald Tusk zwołał wyjazdowe posiedzenie rządu w Gdańsku. Szef rządu zapowiedział w trakcie, że chciałby, aby jego ministrowie prowadzili wielką spowiedź powszechną. Tutaj chodzi o dobrze zorganizowane spotkanie ze środowiskami, które mają jakieś powody do niepokoju, albo które być może straciły trochę zaufania w naszą determinację. Dotyczy to każdego z resortów, powiedział. Wiadomo, czego będzie dotyczyło pierwsze takie spotkanie z przedstawicielami. Spowiadał powszechnie albo się spowiadał powszechnie, bo jeszcze nie do końca rozumiem, jaka to być forma. Ma minister Bodnar i ma się spowiadać albo spowiadać różnych sędziów, adwokatów, czy wszystko jest w porządku. Ucieczka do przodu. O co chodzi z wielką spowiedzią powszechną? Bo nie jestem jakimś najlepszym ekspertem historii politycznej III RP, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Nawet Zetchen nie chciał przeprowadzić jakiejś spowiedzi powszechnej w polskiej polityce. Panowie, kto się podejmie tłumaczenia słów Donalda Tuska? Cezary był pierwszy. Ja przepraszam, ale zacznę od tego ad vocem. Nie gniewaj się na mnie. W każdym razie to ja w pełni akceptuję analizę tutaj Pawła Lisickiego, ale cofnąłbym się chwilę do tego, co mówił na temat tego, co mówił Miłosz. Ja sądzę, że Miłosz nie mówił o tym, żeby, nie wiem, zagospodarować jednorazowy zryw emocjonalny elektoratu, tylko żeby go wywoływać. Dokładnie tak. O to chodzi. I myślę, że w granicznej sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujemy, potrzebujemy właśnie radykalnych zmian i rozwiązań, a przynajmniej marzeń, do których możemy się odwołać, ponieważ konstatacja rzeczywistości jest oczywiście, musi prowadzić do smutnych wniosków, natomiast nie prowadzi do rozwiązań. Ale to jest jedna sprawa. A teraz wracając grzecznie do pytania. Do spowiedzi powszechnej, rządowej. Tak, tak. No jest to, byłoby to śmieszne, gdyby nie było tak tragiczne. Nie? No, można powiedzieć, że w tylu aspektach państwo się wali. Strategiczne inwestycje, system prawny, w ogóle system państwowy, o czym mówił właśnie Paweł Lisicki i tak dalej. A Donald Tusk mówi, że no jeżeli tutaj, prawda, są jakieś zaniepokojone środowiska, to my możemy je uspokoić. Nie, nie możecie, panie Donaldzie, nie możecie ich uspokoić. Jedyne, co możecie, to się zawinąć, spadać do Niemiec i dać szansę tym, którzy mają jakiś pomysł. Tusk, Cezary, Krzysztofa są poważni, to ja też poważnie. Oczywiście, no, tutaj chodzi o to, czyli tak się wydaje, żeby minister Bodnar spotkał się z rozżalonymi sędziami, którzy są rozżaleni po podpisie. Niektórzy mówią, że był układ z panem prezydentem, umowa, niektórzy mówią, że błąd. Nawet tam trzeba tam i minister, jak rozumiem, chodzi o to, że minister Bodnar usiadł razem z justycją i z adwokatami z odpowiedniej organizacji, z prokuratorami z Lex Super Omnia i tam się wyspowiadał, co źle tam powiedział, mea culpa, mea maxima, culpa. Dlaczego Robert... Tak jest w więzieniach. Ja. Dlaczego tak mało? Tylko tak, to miało być wszyscy. Tylko w aresztach. Ja tylko Robert tak Magnicki, zaraz wrócimy, bo to jest świetna spowiedź powszechna. Jest za, no, to jest tak, ciekawy pomysł polityczny. Tak, tylko tak krótko, bo każdy z nas wie, że są jednak warunki dobrej spowiedzi. I wśród tych warunków dobrej spowiedzi jest przede wszystkim żal za grzechy, prawda? Tutaj chyba żalu żadnego nie ma. Jest również mocne postanowienie poprawy. No tutaj mamy jakąś wątpliwość co do tego. No i już mówiłem o Augustynie z Hipony i zadośćuczynieniu, ale przede wszystkim pokuta. I, no ja nie wiem, jaką pokutę mógłby zadać Donald Tusk. Nie wiem, może 10 razy jechać PiS albo coś podobnego. No bo nie wyobrażam sobie innej.
Ale to jest też taki element, bo o tym mówi się od kilku tygodni, że rząd chce wyjść do przodu, że rząd szuka jakiejś nowej dynamiki. Okładka Gazety Wyborczej sprzed 5-6 dni, że 15 października w rocznicę wyborów mają się spotkać liderzy i mają dać jakiś nowy impuls, nowy plan, nowy pomysł. Zanim Paweł Lisicki, też jeszcze Miłosz Lodowski, to PR-owo jest do ogrania, że rząd traci jakąś energię i będzie starał się właśnie taką wielką spowiedzią powszechną jakoś odzyskać nadwąglone zaufanie nie wśród Polaków, nie wśród wyborców PiS-u, czy nawet zawiedzionych wyborców trzeciej drogi, ale utwardzić swój własny twardy elektorat, właśnie tam sędziów z justicji, żeby tam oni nie myśleli sobie, że są nieważni, tylko żeby ich tam właśnie w ramach tej spowiedzi pogłaskać po główce. Zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze pozwolę sobie na małe ad vocem właśnie. Pawle, a pamiętasz, jak powstało do rzeczy? Pamiętam. No właśnie, no bo przecież siedzieliśmy przy tym. No więc, drodzy Państwo, no to jest dokładnie case, że tego typu energia dobrze ukierunkowana, o której mówiłem właśnie w swojej wypowiedzi na temat tego, w którą stronę powinno iść Prawo i Sprawiedliwość, może zbudować całkiem nową jakość. Polskim dziennikarzom, którzy byli sekowani i w bezczelny sposób wyrzuceni z pracy. Pamiętasz, jak było, Pawle, jak wyrzucano cię z rzepy? Bo wszyscy byliśmy wtedy obok i pomagaliśmy na ulicy. To dokładnie, to wywołało pewnego typu emocje, że to było już za dużo. I pojawiły się znakomite, nowoczesne, prawicowe, konserwatywne i powiedziałbym też mocno popierane przez społeczność wtedy media. I myślę, że dokładnie to jest ten case, który mógłby wywołać, gdyby był dobrze zarządzany ten kryzys przez Prawo i Sprawiedliwość. Ale wracając już do pytania Łukasza. Wiecie Państwo, no to jest tak, że spowiedź powszechna nie jest tylko i wyłącznie elementem, powiedziałbym, tradycji katolickiej, ale to też jest taka protestantyzacja naszej rzeczywistości, więc być może tutaj następnym krokiem będzie sekularyzacja Rzeczpospolitej. Z całkowitym, powiedziałbym, od rzymskokatolicyzowaniem naszej rzeczywistości, zwłaszcza, że to ma miejsce w Gdańsku, prawda? Jest jeszcze we mnie takie słodkie pytanie, a kto za to zapłaci? Bo PKW na tego typu, powiedziałbym, niecodzienne formy komunikacji z wyborcą coraz częściej, jak widać, zwraca uwagę. Więc być może kiedyś za to Prawo i Sprawiedliwość będzie, czy jakieś partie prawicowe będą sięgać po tego typu rozwiązania. Takie typu działania. Czas bierze nieubłaganie, to mamy już taki już klimat konfesyjny, a dopiero co redaktor Paweł Lisicki skończył serial Grup Rybaka, więc jest na bieżąco w tematach konfesyjnych, zresztą zawsze był. Pozwoli pan redaktor, że obok spowiedzi powszechnej pana ministra Bodnara, który będzie się spowiadał i kajał, to dołączę to pytanie od razu o nowe wytyczne w sprawie aborcji, żeby to za jednym razem omówić, bo to jest też coś, co pokazuje, w jakim momencie jest nasze państwo, jak się traktuje prawo i czy przy takim traktowaniu prawa można budować nowoczesne państwo. To ja postaram się bardzo szybko zrobić trzy rzeczy. Wiem, że jest mało czasu, ale zrobię. Po pierwsze odpowiem Miłoszowi Ludowskiemu w bardzo prosty sposób. Oczywiście jest tak, że ja nie neguję istnienia energii społecznej i przypadków, kiedy ona na przykład, w przypadku mojego tygodnika, pozwoliła właśnie na jego uruchomienie i wydanie. Jednak obserwując sposób działania PiS-u przez wiele lat, dostrzegam, że jeśli chodzi o jego kierownictwo, powiem to bardzo, bardzo ostrożnie, nie dostrzegam tego zrozumienia i chęci użycia tego w taki sposób, o jakim Miłosz Lodowski mówił. Opieram to na swoim wieloletnim doświadczeniu i tyle mam w tej sprawie do powiedzenia. Moglibyśmy o tym znacznie więcej rozmawiać. Rzecz druga. No jeśli chodzi o tę całą spowiedź, mam wrażenie, że to jest trochę tak. Przypomnę, jest takie powiedzenie, że jeśli rząd czegoś nie zrobi w ciągu 100 dni, to nie zrobi nic. To jest naturalne. Tymczasem łatwo zauważyć, że rząd Tuska nie tylko, że nic nie zrobił w ciągu 100 dni, ale nawet one ledwo minęły, a już zaczyna się rozmowa o nowym otwarciu, nowych spotkaniach. Oni po prostu nie mają nic do zaproponowania. A chciałem przypomnieć, że mamy już dwie rekonstrukcje. Tylko Pawle, przerwę ci, bo ten rząd już chyba przeszedł dwie rekonstrukcje i jedną poważną, więc szybko tam idzie to szukanie nowej energii.
Tak, ale właśnie chcę powiedzieć tyle. Więc co mają do zaproponowania i co, że tak powiem, w tych aspektach próbują to zmienić? Po pierwsze, zemsta. To jest najważniejszy element, który cały czas próbują, że tak powiem, wywołać. No stąd mówiliśmy o odebraniu pieniędzy PKW. Moglibyśmy rozmawiać o kolejnych aktach oskarżenia, które są kierowane przeciw tam politykom PiSu. No i moglibyśmy też mówić o tym przetrzymywaniu w areszcie tymczasowym księdza Olszewskiego i tych dwóch państw Funduszu Sprawiedliwości. To jest na razie to, co najbardziej próbuje, i tu jest minister Bodnar, jest rzeczywiście kluczową osobą, ponieważ on publicznie w świetle dnia deklaruje, że używa prokuratury do walki politycznej z opozycją i za to jest chwalony, ale używa jeszcze za mało, prawda? No więc jak rozumiem, chodzi o to, że co może jeszcze obiecać Platforma? No może obiecać, że oni pójdą jeszcze szybciej, tak? Że tych aktów oskarżenia będzie jeszcze więcej, że machlojek przy obsadaniu sędziami sądów będzie jeszcze więcej i że wreszcie uda się wsadzić jakiegoś realnego polityka PiSu do więzienia, a przynajmniej do aresztu, a nie tylko księdza Olszewskiego i dwie bliżej nieznane panie, bo to jest na razie urobek Platformy po 8 czy 9 miesiącach. Czyli pod tym względem w logice Platformy minister Bodnar ma się z czego spowiadać wobec aktywu prawniczego, który się spotka w ramach tej spowiedzi. Szybko, bo czas bierze, aborcja, żeby każdy miał po jednym zdaniu, bo to jest temat niezwykle ważny. Ja tylko to kończę, to jest druga część. Więc jedna rzecz to jest walka i zemsta na PiSie, a druga to jest wojna ideologiczna. I oczywiście do tej kategorii zaliczona aborcja, której nie są w stanie zmienić przy pomocy ustawy sejmowej, więc tak jak robią to w przypadku innych rzeczy, zaczyna się manipulacja, czyli próby tak zwanych wytycznych do lekarzy albo do prokuratorów. No w każdym razie pokazanie, zaspokojenie tej części wściekłego elektoratu, który domagał się prawa do zabijania dzieci nienarodzonych. I teraz próbują to obejść. No to jest w zasadzie, do tego się rzecz sprowadza. Robert Bagiński, kwestia aborcji i to podejście prawne do tematu aborcji, jakie zaserwował Donald Tusk? No więc kwestia pierwsza, czyli konstytucyjna. Jednak konstytucja gwarantuje ochronę życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Tutaj mamy ewidentne jakby naruszenie tych przepisów. To rzecz pierwsza. Rzecz druga, no tyle ten rząd mówił o służbie zdrowia w kampanii wyborczej, natomiast okazuje się, że po 9 miesiącach rządzenia ten rząd nie urodził niczego, co spowodowałoby łatwiejszy dostęp do świadczeń medycznych, do lepszą jakość służby zdrowia, ale urodził potworka w postaci rozporządzenia, które umożliwia łatwiejsze zabijanie dzieci. I rzecz trzecia, to za Ericiem Zemmourem z Francji, no to jest kolejny krok do samobójstwa Polski, tak? Bo żeby przekonywać zwolenników aborcji, nie potrzeba krucyfiksu i wody święconej, wystarczy często kalkulator. Mówię tutaj i mam na myśli kwestie demograficzne, no ale najwidoczniej ten rząd tego nie rozumie. Cezary Krzysztopa? Ja nigdy nie jestem w stanie pojąć, jak, szczególnie patrząc na własnych synów, jak można postulować zabijanie dzieci i jakich straszliwych operacji trzeba dokonać na własnym sumieniu, żeby się przekonać, że to jest w porządku. Ale tak przede wszystkim to wydaje mi się, że z jednej strony mamy do czynienia z polityką przykrywkową, klasyczną, z kwestią katastrofy decyzji PKW i kwestie gargantuicznego, koszmarnego deficytu, jaki zaproponował rząd Tuska, usiłuje się przykryć krwią dzieci. I to myślę, że Donalda Tuska i tak dogoni, a będzie miał jeszcze zakrwawione ręce. I pointuje Miłosz. Kwestia w ogóle w tym kształcie zaproponowanym przez Donalda Tuska w zasadzie do końca ciąży będzie można zabijać dzieci. Na jedno zaświadczenie jednego lekarza, którego być może nawet nie trzeba będzie widzieć, będzie po prostu aborcjomat w internecie. Klikasz, dostajesz, idziesz. Miłosz Lodowski puentuje. Powiem tak, że mamy delikt za deliktem w działalności tego rządu i to będzie test na to, czy Trybunał Stanu w Polsce jest w ogóle potrzebny, czy należy zlikwidować tę instytucję kiedyś w przyszłości. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że wiecie państwo, to jest tak, że wystarczy czytać prasę niemiecką, żeby zobaczyć, jak bardzo są oni zaniepokojeni tym, co się dzieje w Polsce, o paradoksie. Zaniepokojeni. To już metody, które są tutaj w Polsce przyjmowane, zaczynają przekraczać to, co się dzieje, co było planowane i co było dla Polski przewidziane. I część komentatorów niemieckich zaczyna już poważnie pisać, że te sprawy idą za daleko, dlatego że kiedyś ktoś będzie wyciągał wnioski w stosunku do samej Unii Europejskiej, albo ktoś kiedyś będzie z metody polskiej chciał skorzystać do tego, żeby obalić
zachodnioeuropejskie metody i będzie się powoływał na przykład, że tak powiem, popierania metod, które stosowano w Polsce. Więc to zaczyna iść w taką nieciekawą stronę. A ja powiem tylko tyle, że nie jestem w stanie zrozumieć mężczyzn, którzy popierają tego typu akty. I wcale nie trzeba widzieć umierające własne dziecko w takiej sytuacji na oczach, żeby przekonać się, że za dziećmi umierającymi przedwcześnie właśnie w czasie takich aktów trzeba walczyć do końca świata. O tym mówił Miłosz Lodowski. Panowie, dziękuję bardzo. Paweł Lisicki, Robert Pagiński, Cezary Krzysztofa, Miłosz Lodowski. To było studio prasowe. Za chwilę salonik Rafała Ziemkiewicza, więc zostańcie Państwo z Telewizją Republika. Do zobaczenia.